Tydzień przed świętami na kolejnym posiedzeniu spotkali się radni miejscy. Przedostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej odbyła się jednak w trybie online z powodu covidowych obostrzeń. Radni dokonali zmian w budżecie gminy Wieluń i po raz kolejny dyskutowali o sportowych inwestycjach, w tym m.in. o budowie hali sportowej przy szkole podstawowej nr 5. W tym kontekście doszło do zakładu burmistrza Wielunia z radnym Robertem Kają. Poszło o koszt budowy przyszłej hali. Relacja z tego posiedzenia za tydzień jak zwykle na zakończenie naszego programu.